No, pojawiają się, mamy już 101 czy 102 gołębie. Teraz jeszcze grupa, o, widzimy, przyleciała. 100 kilka będzie, 7-8 jeszcze dodatkowo. Może nasze jeszcze dojdą. No. Akurat. Ale widzę, zobacz, siadają, ale nie chcą tak za bardzo wchodzić, widzimy. Teraz tam, zobacz, tam dolatuje. No ale jest grupa 2, 4, 6, 8, 9, 10 gołębi było. Tu jeszcze dalej dolatują. O, 3, o, 4. Cały czas coś dolatuje. Chwilę przerwy, żeby coś przekąsić mieliśmy, ale tu będziemy. No ja przekąsić tylko i kawy się napić, ale zobaczmy, jak pięknie te weszły. Tu Maciek musi im... Ten to, te dwa są, a nie wiem czy... To chyba nie stąd, co? Dwa. Ale weszły. To już będzie chyba ze 110, co? Jak nie więcej. Ile? 115. 115, o. Ten chyba nie jeszcze. Czyli mamy 115, sobie tylko zerkniemy, czy są te gołębie. Od momentu, kiedy statut też jest. Przepraszam, zobaczmy, czy tutaj są. Mamy 106, tutaj były Korwicki, ostatni był kolega Nowicki, Paweł Wiktoria Nowicki. Rodowski, stanął różne, tutaj są gołębie, jeszcze o Krzyśka Gańskiego przyjaciel na 102 pozycji. Kolegi Radosława Piętaka na angielskiej obrączce. O, kolegi Władysława Chomko, tego, który miał pierwszy, też jest tutaj gołąb kolejny. Możemy sobie to wszystko tam zobaczyć. Marysza Platy z oddziału 0299 Czersk też. Także cały czas jeszcze czekamy, 115 sztuk już jest. Tutaj cały, jeszcze jeden nie wszedł. Jest to 16, no będziemy czekać. Pomału, pomału przychodzą kolejne ptaki. Czarnego mamy. Skrzydło ma bardzo opuszczone. Widać, że wymagający był dla niego lot. Zmęczony. Dobre, dobre. Ale do wolowi. No i ten dobrze wejdzie. Także zaraz tego czarnego zobaczymy. Tam jeden to był chyba piszko kuś, a ten, żeby nie zapeszyć. Kurde, nie chce wejść. No. Ten czarny to czyj był? Ostatni co długo? Tak? Jak? A jaki to był oddział? Alan. Zajął to od nas oddział z Czeska. I mi akurat obrączki też mam z tego oddziała. Tak, ale... Taki sam numer są. Czarny gołąb. I ten niebieski może się zdecyduje. O, widzimy. Mamy wszystkie te, które przyleciały już w gołębniku. No mamy już tutaj 130 gołębi około, tak? Czy ile? Tak. 130, a tutaj w międzyczasie Maciek złapał tę pierwszą lotniczkę. Ja nie, bo ja nawet nie wiem, kto młody złapał. To jest ta lotniczka? Tak. To jest Tadeusz, twój gołąb? Tak jest. Sprawdźmy, czekaj. 34-62-060, to jest oddział Chwaszczyno. Dynia Sopot. Dynia Sopot? Sekcja tak. Dynia. A 63 to, przepraszam, jest chyba Chwaszczyno. Nie, to sekcja. A kolega Rąbca to jest prezesem jakiego oddziału? Dynia Sopot. Właśnie tego. 060, tak. No przepraszam Sopot. Najmocniej, to jest też dawny oddział, część członków z oddziału 073 Sopot, co kiedyś taki oddział istniał. Tak. Tam zaczynałem właśnie z gołębiami pocztowymi przygodę u kolegi Mirka Stankowskiego. Samiczka, najlepsza lotniczka. Zobaczmy. Proszę. Tak, to jest ten, co w klasyfikacji. Tylko trzy pióra je zostały do spierzenia. Dzisiaj przyleciała na którym miejscu dzisiaj? 38. 38, pierwsza lotniczka, zawsze tak. W czubie. Drugi gołąb, niestety oczy w tym feralnym dniu. Ale zobacz, przepraszam, że się przerwę. O, tutaj nam siadł gołąb, jeszcze, ale tutaj zobacz. Idzie, jak to mówią, sukces ma ojców wielu, klęska jest sierotą. Tu mamy sukces i od razu się, kurde, podczepiają. 130 ileś gołębi jest, co z nami wywodzili, jeden ma do tej pory dwa, a dwóch na przykład, którzy dzwonili, nie mają jeszcze nic. Słuchajmy tego dobrze, bo Maciek się jeszcze widzimy, dobrze trzyma, aczkolwiek delikatny już plątanina języka na zębach się zaczyna. Znaczy nie ma się co dziwić. Naprawdę nie ma się co dziwić. Trzymałem się przez prawie pół roku. Tadeusz Rodowód tam przygotuje. Tak. Tutaj tymi długopisami to widzę. Prawdziwy dziennikarz, cztery długopisy do pisania. Mnie nie bierzesz na lepo, ani kamera. No biorę, to kolega 16 gołębia miał z
lotu tego finałowego. Tak? Ale bierę przykład z pana Tadeusza Woźniaka. Nie pana, tylko z kolegi, z rozwiązaniem PZPGP, zwracamy się do siebie per kolego. Biorę przykład i trochę mi to pomaga. Ale najdziwniejsze to jest z tego, co, tak? Że ja na przykład tego gołębia nie rozróżnił. Nie wiem, czy Tadeusz by go tak od razu rozróżnił. Ja od razu. Ale młody od razu. Dobrze powiedziałem. No to kolega się wytypował. Kolega się wytypował. I ty, co się z tym gołębiem łączy? Poza tym, że go przed chwilą miałeś. Od razu go wybierałem jako młodego, także pamiętam. Ty go wybierasz jako młodego? Tak. To twój syn, tak? Nie. Prawie. To jest hodowlany syn. To jest syn hodowlany. Aha. A nauka nie przyjaciel, młody przyjaciel. Ale też pasjonat, masz swoje gołębie? Oczywiście. Masz swoje gołębie? Tak jest. Oczywiście. I w tym samym oddziale tu jest tatą? I dokładnie. Sam lotujesz czy z tatą? Czy tym prawdziwym? Z ojcem. Ojcem. Nie tym przyszywanym. Ale u mnie jest częstym gościem. Aha. Ale przykład. I potrafi, nie, dobrze się zna na gołębiach, potrafi tego wybrać dobre gołębie. Tego kolega, tak? Tak. Namówił mnie, żeby właśnie tego dać do matka. A kto go opłacił? No to Tadeusz, czy nie, nie. Rozumiem. No dobrze, mamy tutaj. Z pensji dziennikarskiej. Po prostu. Płać. Mnie on się podoba, chciałem zostawić go u tam siebie. Czwarta czy piąta władza, media, nie? Ale Łukasz mówi, nie, dajmy go na wspólny gołębnik do Maćka. No i tak stąd trafił. A drugi z takiego z gniazda został u was? Nie. Drugi do Olsztyna poszedł. A się kolega z Olsztyna. Czy nie? Niestety zginął im koło domu, nie ma go. Teraz jaszczą. Żałują bardzo, jaszczą prawdopodobnie. No zobaczmy, no na tym to polega też. Muszą się niestety trochę też potrenować. No niestety, niestety. Dobrze. I bierze no najlepsze gołębie. A wy mieliście w tym, Łukasz, jakim w tym roku zajęliście na stare gołębie miejsce z tatą? Stary 16 bodajże. 16? A na młode po dwóch latach jesteśmy na 5. miejscu. Na 5. A w oddziale 0,60 ile jest członków u was? 70 iluś. 70 gdzieś tak, no. Dobrze. No ale nic. Teraz na młode bardzo gratulacje, ładne. Słyszałem właśnie, pytaliśmy się, a to by Tadeusz młody jak idzie? Z regulatu. Czwartego lotu miałem czwartego gołębia. Czwartego. No to też pogratulowo. Gratulacje, a dzisiaj przyszły jakieś? Gratulacje. Nie, jeszcze leci. Jeszcze walczę. Na jednego mieli, tutaj ale... może jakiś, może no. Ten przyleciał. No może by. No zobaczymy. Dobrze, my tu będziemy w dalszym ciągu siedzieć. O, tam siedzi jeszcze jeden, zobaczmy. O. Przyleciał w międzyczasie. O, ale zobaczmy, gołębie są naprawdę zmęczone. Widać, że te dużo energii kosztowało ich ten lot. No chodź. O, siedzi. No, chodź. Proszę panie Maćku, nie, o tam jeszcze jeden przyleciał, nie zakłócać rywalizacji, niech se same wchodzą. O, ja się jeszcze będą schodzili. Ja wiem, to będzie, podejrzewam, że ponad 200 gołębi tych się może dzisiaj jeszcze być, bo tutaj co chwilę kiedy siedzimy, nagrywamy, one dochodzą. Ja naprawdę tam... bardzo się cieszę, poczekaj, że tak to wszystko wyszło. Jedę do komputera, zobaczymy ile tam jest odbitych. Popatrzymy sobie, jest odbitych, 100, są odbite 130. Dwa gołębie, co ciekawe, wśród tych czterech ostatnich są trzy gołębie spółki Piwko Kuś. Także widzimy 056, to jest ten nieszczęsny oddział, żeby nie pomylić kozie główki, co w kozie myszków, przepraszam, co pomylił sekretarz chyba, czy ktoś tam pomylił numer 053 i został zamówiony dla tego oddziału, mimo że ma numer 053, to zdało brączki z numerem 056. Piwko Kuś, Piwko Kuś, w ostatnich czterech gołębiach są trzy gołębie właśnie spółki Piwko Kuś. 1,034 ma początki, 0,56. O. Bardzo dobre gołębie. Tak? Są, no nie wiem, nie jadłem, to jeszcze raz mówię, no, to zobaczymy. Tu bardzo dobrego ma, ale no, go zjemy. Czekaj, kolegi, tutaj nie znajdziemy gołębia młodego, tego, który przyleciał, żeby pokazać tego pierwszego. Nie wiem, ja praktycznie nie rozróżniam. On był niebieski gołębi. Chyba, co? Niebieski. Ale, niebieski. On do tego gołębnika wszedł tu, do tego, o właśnie, do tego pierwszego nie, gołębnika. Z drugiego. Do drugiego? Aha. No nic, Krzycha tak trochę w ten czarną, ten żałobną ubrał bluzę. Jaką żałobną? Ładnie pierwszego lotnika. Władek ma pierwszego gołębia. Kolega Władysław tutaj kibicował. Piąty lotnik. Wszystkie loty kibicował. Tak, tu był. Zasłużył na to. Zasłużył. Znaczy może nie on, ale jego gołębie. Druga edycja. No zawsze tam coś. Trzecia edycja i czwarta edycja zawsze dawał gołębie. I żaden do tej pory nie zginął. Zawsze coś robił. Nie zginął? Teraz ile gołębi miałeś gołębi na locie? Trzy. I teraz są trzy? Dwa, jeszcze trzeciego nie ma. To chyba ten trzeci tego. No myślę, że doleci. Że dojdzie, myślę też. Dobrze, a my sobie tu jeszcze posiedzimy, bo mamy troszeczkę pecha, bo w ten piątek, za przeproszeniem, pieprzony, tutaj z obwodnicy zjeżdżając, jak Gdańska, kto zna tę sytuację, jest no niestety ciężko wyjechać. Także tutaj lepiej posiedzieć troszeczkę do wieczora. O, gołębiom jest łatwiej, bo one w korkach nie stoją chociaż. Czyli... No.
Czyli Krzysiek, jeszcze raz gratuluję Władkowi. Ale to wiesz, na sucho tak, jakbyś wziął kopertę, przygotował. Kopertę on dostanie jutro. Pustą daj, weź tam gazetę potnij. Koperty to nie rozdaję ja. Ty jak w tym filmie Zmiennicy, ty jak w tym filmie Zmiennicy. Jak ja bym miał wszystkie koperty, to bym był gdzie indziej. Po prostu mnie tu nie ma. Dobrze. Ale tak, koperty rozda jutro moja żona, czy pojutrze. Władek co roku tam coś zawsze wyciągnął. Czekaj, córka niech lepiej rozda. Może córka niech rozda. Moniczka. I jeszcze raz, naprawdę myślę, że sukces ma wielu, tak jak się mówi, wielu ojców. Widzieliśmy właśnie, tam się już przyklejał do Tadeusza. Sukces tutaj ma wielu kolega ojców, się przyklejał. I to jest tak, że sam ja jako to nie jest, mówię, tu bardzo dużo przyczyniło się do tego, mówię, produkty, które były tu stosowane, nie, w tej hodowli. Tak. Produkty są stosowane tu od kilku lat. No. Nie są to przypadkowe rzeczy. Karmy tak samo. No to jest, mówię, firmy, które reprezentuję tutaj na wspólnym gołębniku, są godne naprawdę polecenia i myślę tak, jak ta osa idzie do mnie. No to żebym coś do firm miał, tak, ale już o tym mówiliśmy. Widzę, żeby tutaj nie przedłużać na razie, będziemy na gołębie patrzeć. A o firmach jeszcze pokażę. Tu jeszcze kolega nam powie. Innego razu. Za organizowanie tego lotu, tak, nie może lotu. To jest naprawdę Budzik Maciek. No i tutaj kolegie też gratulacje. Tak. A że ja na dalsze miejsca zdobyłem, na przyszły rok może będzie lepiej. Dobrze. Nasze ma gołębia bardzo dobrze, poczekaj, no bo to mówię, to w pierwszej grupie. Poczekaj, bo tu leci, siedzi gołąb jeden, też sobie siadł. To będzie chyba za 133. Chodź. Ile tam jest? Ten? Zobaczymy. Nie odbił się jeszcze? Ten? Nie. Chodź. Ja coraz bardziej zmęczony są. No tak. Tutaj też ciekawostka taka była, że siedziało też tutaj tam po dachach kilka innych obcych gołębi. Widać, że te gołębie przyciągnęły za sobą tamte. Ale tamte se siadły spokojnie, nie weszły, posiedziały, odleciały. Teraz te. Aczkolwiek i tak mamy dobrą porę i dzień, bo jest piątek, to nie ma lotów żadnych. Tak jeszcze by się z jakimiś oddziałowymi mieszać. Tu w ogóle w tym roku ta rywalizacja, kiedy loty były organizowane konkursowe, nie weekendy praktycznie, a poprzednie, się dobrze sprawdziła, nie? O! No ale to są, nie, to czyjeś. Po sąsiedzku. Siedzi. Maciek go może będzie wołał. No nic. Popatrzymy sobie później, jak się po tym 135 gołąb, który się odbił, to będzie najprawdopodobniej właśnie ten. Czy pójdzie, zobaczy, może twój, co? Zobacz. Widzimy, tak jak tu powiedział Władysław, czy się czaił tam, kurde, do tego przyskoczył. Z tym, że to są połączone, tak jak Maciek mówił. O, zagoni go tam nawet. No i zobaczymy teraz, czyli ten 135. Idziemy zobaczyć. Tu przy okazji popatrzmy, czy rzeczywiście ma. No widzimy Karma i Prima, Godwing. Kazimierz Łokieta. Różne. Kazimierz Łokieta. On to jest oddziału właśnie ten. Tak, dobrze. Przedostatni był kolegi Tomasza Kajdzika. Zmęczenie duże, zobaczmy. Nie, musiał uderzyć jeszcze. A, uderzył ten pstry, nie? Tak. Siedzi, ale wytrwałość, jeżeli jest taki uderzony, to. O, zobacz, jak te jedzą, ty nam nasypałeś musiał trochę, nie? Musiał uderzyć. Ty nasypałeś trochę? O, musiał uderzyć. No. Kuleje tak jakby, co? No. Jo. Dobra. Biedaczek. Nie, on nie jest rozerwany. Chodź. Nie, on gdzieś uderzył. Chodź. Ty jak je tutaj nakarmisz na wejściu, to nie wejdą. Wejdą. Chodź. O, tam wszedł już. On jest uderzony. 137 było, to będzie 8 do 140 gdzieś. Ale zobaczmy on. O, jego, on ma uderzone nogi. Gdzieś po drutach poszedł. Kuleje, no. 88-19 mój gol. Twój? No. Oj, dwa następne, zobaczmy. O. To pierwszy twój, nie? Pierwszy twój? No. Z kolegą kibicowaliśmy na drugim locie. Znaczy jeden gołąb stracił pióra wtedy przez Jastrzębia, aż mu wyrwał wszystkie pióra. Ta osiemnastka, która poszła po długiej przerwie. Nie ma jej do tej pory. Miejmy nadzieję, że wróci.
No Leszek miał w tym roku pecha. Ty Leszek, ale to uderzony był ten twój? Nie. No, ja nie, 88-19 ten niebieski. Ja nie, myślę, to jest... ten jest uderzony. Ten chyba tak, no, kuleje tutaj. Aha. Ale to ten twój no, właśnie, ten no, uderzony. No, ten na pewno jest uderzony. A 88-18 to z gniazda. Mhm. A to były gniaździaki do tego, co w tamtym roku był trzeci z lotu z finału i trzeci as. Mhm. No. No, i... ja w tym roku pecha. No, jeden też przez Jastrzębia rozgoniony, to wcześniej odleciał. Tutaj 88-18 pióra wyrwane. Dlatego wyrwane, na drugi no rok zmieniamy troszeczkę od momentu lotu małego finału. Praktycznie go nie będą wypuszczane, tylko będą wywożone. Wywożone, dobrze. A ten sobie widzimy siedzi, no, uderzy. Za chwilę wejdzie uderzy tam na pewno. No. Uderzy. Patrzmy, zmęczony taki jest. Może go złapiesz i przejdziesz. Nie, siedzi. Widzimy, 19. Przed chwilą wszedł w własnych siłach. Znacie go złapać, co mu jest? Widać obity jakiś? No musi być, bo na nogi nie może. No, no gdzieś musiał uderzyć. Także mamy tego go. No twój na pewno, tak, 100%. Tak, tak, 88-19. Tak, więc ze spotem tam wejdzie. Dobra, a my sobie popatrzymy. Popatrzymy. Marek Leszek Sulżycki. Tak, to był ten właśnie gołąb. To już był wcześniej. No, to jest ten ostatni, 88-19. Mamy tam 151 gołębi, 4 tutaj jeszcze chodzą, widzimy wokół gołębnika, 2 na gołębniku, 2 pod, tu 3, widzimy taki czerwony, tutaj nakrapiany taki, a tam siedzi niebieskie, 2 na dachu. Tu gołębie widzimy są zmęczone, tutaj ten taki bieda, który ma tą uszkodzoną, gdzieś tam obitą łapę, to sobie gdzieś wszedł, siadł, siedzi, nas odpocznie. No dojdą, ale zobaczmy naprawdę, te gołębie mają teraz po czym odpoczywać. O cholera, chyba zaczyna kapać mało? Nie, jeszcze nie, ale bardzo prawdopodobne, że zaczyna, będzie niedługo padać, bo takie południe zdaje się od godziny 17-18 zgodnie z prognozą pogody. Tutejszymi mapami jak patrzyliśmy, ale tutaj są deszcze przewidziane, albo wcześniej nie zaczęło padać, żeby te gołębie jak najwięcej tutaj jeszcze dzisiaj przyszło. Tutaj mamy, kolega tutaj miał trzecie miejsce, tak? Tak, z lotu finałowego, a drugi czwarty lotnik, ale teraz powiedzmy, to jest ile gołębi kolega na tym lotu dał? 3. Ile jest? 2. 2 są, czyli na jednego jeszcze czekamy. Te gołębie jakieś, z jakich linii się wywodzą u kolegi? Generalnie wszystko jest strzelęców. Strzelęców? To są strzelęcy nabywane gdzie, z jakich źródeł? To się wywodzą tam od tych, co Deigner miał, Heinz Meyer czy kto? Z dawnych linii, które się wywodzą od Van der Plasa. Fanteplas, tak, tak, tak. Belgii, tak, tak, tak. To są właśnie pieniądze. Dobrze, kolega jeszcze się nam przedstawi raz. Wyszyński, oddział 269, tutaj Biskupiec. I kolega z oddziału 0. Gdynia Helonia. 16 gołąb. Gdynia z Helonia 059. 9, tak. Tak. Ile tutaj gołębi było w tym roku oddanych na gołębnik? 3. Na finał ile poszło? 2. Dwa, no. Jeden już jeden przyleciał jako? Jeden, 16. 16. Ty czekaj, to był mój 17. O widzisz, kurde. Gratulujemy. I ostatnie podziękowanie za... już Maćkowi dziękowaliśmy wiele razy. Organizatorom. Którego masz gołębia? Trzeciego. Trzeciego gołębia, tak. Czwartego. A tutaj jeszcze popatrzmy, przy okazji to popatrzmy, chodzą jeszcze gołębie, nie chcą sobie wchodzić. Tu ja wpiszę dane. Ola, nie gadaj tak głośno, bo mówiliśmy, że dostają wszyscy, a ty teraz sypnęła, że nie dostają pieniędzy. No, dobra. Kurde, to gdzie to konsekwencja jest? Spokojnie. Nie będę nic wykasowywał, no. Nie. Ja nie chcę, ja dzisiaj nie chcę. Popatrzmy na te gołębie, które będą wchodzić. Nie. Ostatnio to jest wypłaty finansowe, proszę, tutaj kolega się przedstawi. Witkowski Grzegorz. Tak, pokaż tą kopertę. Sprawdźmy, ile tu ma być? 320. No tam będzie chyba. Czy gazeta pocięta, Ola? Ola, coś tam prześwituje, zobaczymy. Weź sprawdź, zobaczmy. Tak jak na niektórych weselach prezentów, otwierać, zobaczmy, ale przygotowane. Zbieramy na cudzek. Zaraz będzie się 300. Leszkowi dałeś? 320 się zgadza, dobrze. Leszek też nie chce, nie? Nie, się boi. Tak, no, tutaj trzeba do domu dojechać, nie na tu. No, ale Leszek się boi, że wyda dziewczyny pojechać. Mój chłopak przyjeżdża z urzędu. No, to już jest 155 gołąb, kolegi Zajączkowskiego. Tutaj mamy kolegę, kolega się przedstawi. Rogalewski Michał. Tutaj ma gołębia, który w tym roku na wspólnym na finale zdają tu w Kosakowie 70. które miejsce. Piąte, tak. Ty go sobie teraz wziąłeś, tak? Tak, ale był dwa. Chciałeś zobaczyć jak... Raz był 10, tak? Raz był 9. Także... A gołąb jaki ma numer? Pokażmy jeszcze.
On też już widzę się tak, na pierwszy 252 początek oddział 078. Co to jest za oddział? Katusz Żukowo. Henka Rofela tam. Tak, dokładnie. On chyba nie lata w tym oddziale. W tej chwili już nie, tak, tak. To jest drugi gołąb z Żukowa, który tutaj był z finału. Pierwszy był Darka Drawcy był. Ten był drugi, był gołąb. A ja wtedy samochody. Samiczka. Gnieździaczka u mnie była... A z czego to są, z jakich gołębi to jest? Samie to jest oryginał Putman. Renera Pitmana, ale z jakich tak. Tam gołębi Pitmana, nie pamiętasz? Ojciec jest imbredem na Hurricana, a matka jest córką Superdomera. Czyli klasyczne takie połączenie, co się sprawdza tak. U nas. A matka jest od kolegi Knap Piotr, też Superdomena wywodzi się z Jansenów. Piotr Knap z jakiego oddziału? On w tej chwili lutuje w Niemczech, W pierwszym roku zrobił mistrza tam w Niemczech, zrobił w tym roku. W zeszłym roku, znaczy się. Naprawdę te gołębie mi się też pokazują. U mnie najlepszy stałczyk to jest właśnie też z tych gołębi. Od hodowcy właśnie Piotr Knap. Także jestem zadowolony z tych gołębi. Jestem. Jednego. Jednego jest jeden. Jeden jest. No. Jest naprawdę fajnie. Mówię, jego gnieździaczka z tego lotu była u mnie czwarta na oddział była. Pełen gnieździak. Ty tam lotujesz w oddziale tym 078, tak. Teraz na gołębie stare też lotowałeś? Też lotowałem. I jakie zająłeś pozycję jaką? 10 w sekcji, a w oddziele 13 coś takiego. Na młode w tym teraz to miałem trzeci lot mieliśmy. Udało mi się, miałem 5 pierwszych na oddział. Też spokrewniony jakieś z tym? No czwarty na oddział był właśnie gnieździak. Gnieździak był czwarty na oddział. Był. Miałem 5 pierwszych. Ale z tego lotu właśnie chyba też. Tak, z tego to był lot Łobez. Do mnie 198 km było do mnie. Także widać, naprawdę że się sprawdzają. Zobaczymy jeszcze. Zadowolony jestem z tych gołębi. To są, tak mówisz, młode gołębie. Zobaczymy jak na roczne, dwuletnie, ale jestem z tych gołębi zadowolony naprawdę. My tu też właśnie mamy cały czas trwa lot. Jeszcze dziękujemy bardzo na razie. Popatrzmy tutaj, kibiców nam trochę ubyło. Tutaj zostało jeszcze parę osób, ale jeszcze popatrzmy tutaj gołębie. Co chwilkę jakieś lądują. Mamy tutaj o jednego, który chodzi, nie wszedł jeszcze. Sobie zobaczymy ile ich jest, teraz leżam 160 gołębi, gdzieś będzie, nie no 158, tu widzimy kolegi, o właśnie Darusia Drawca z oddziału, tutaj właśnie kolegi, co przed chwilą rozmawialiśmy, są też jeszcze inne tutaj gołębie, 158, jakby ten wszedł, który chodzi, 159, no tak podejrzewam, że do tych 215 gołębi, to pewnie dzisiaj te gołębie dobiją, mamy dopiero godzinę, która jest godzina, druga, trzecia gdzieś, nie, druga, nie zwróciłem uwagi. 3.30 to jeszcze do wieczora trochę zostało. Te gołębie na pewno tutaj jeszcze niejednego tutaj gołębia zobaczymy, który tutaj będzie przylatywał. Kończymy akurat naszą relację tutaj z WG Kosakowo. Na sam koniec zaszczycił nas swoją obecnością wójt gminy Kosakowo. No, przypadek to nie jest, że ma takie same nazwisko jak Maciek Wódzik. Nie, bo to jest mój tata właśnie. I czy tata się interesuje od strony gołębiarskiej, gołębiami kolegi Maćka, czy nie za bardzo? Tak, to ja wprowadziłem je do tego gołębia, bo mu pierwszego gołębia kupiłem białego. Aha, ale pan kupił, tak? No. Aha, i tylko jednego? Jednego pierwszego. Mały, tak. Aha, ale pan też hodował gołębie, czy nie? Nie. Nie. Teraz tutaj pan sprzedał. Moi wujkowie hodowali. A Maciek został to jak bezpańsko niejako. Tata nie pomagał w gołębiach i syn się tutaj zainteresował i ma tutaj. Urząd gminy jest tutaj dosłownie za miedzą, tak? Tak jest. To jeszcze powiedzmy coś o gminie Kosakowo, gmina Kosakowo i ma najlepsza gmina w gmina Kosakowo liczy 13,5 tysiąca to mieszkańców. To duża gmina. Powiatu Puck należy. Tak, do powiatu puckiego. 10 wsi sołeckich ma. No i jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Bogatsze od gminy Kleszczewo, tam nie Kleszczewo, tylko Kleszczewo, tam gdzie pod Bełchatowem, Kleszczew, nie? Nie, ich nikt nie przegoni. Nie, bo tam mają dofinansowania, że na laptopy dają dzieciom w szkole. No bo tam mają kopalnię odkrywkową. Ale wody za to gruntowe nie mają nic, bo kopalnia odkrywkowa... Krzysiek, ja cię normalnie podziwiam, skąd ty to wszystko wiesz? To jest największa dziura, jak widziana z kosmosu, no, tak. Największa dziura w Europie. No. No. U nas jest, nie jest największą dziurą, jest po prostu największa. Najlepsza gmina zarządzana. No, ale też macie nie tak, bo tak, no. To jest niby Gdynia Kosakowo, tak? Nie, Kosakowo, przepraszam, właśnie. Bez Gdyni. To powiat Puck, no właśnie. Gdynia, jest Gdynia Kosakowo. Nie ma nic do nas Gdynia. Ale Gdynia Kosakowo sąsiady, też jest. Tylko sąsiady. Gdynia Kosakowo jest lotnisko. Lotnisko. O.
Dobrze. Ale który leży na terenie gminy Kosakowo. A propos tych lotów, jak już jesteśmy przy lotnisku, dzisiaj mieliśmy ten lot finałowy, tutaj podsumowujemy go, bo mamy tych gołębi, no chyba 160, my gadaliśmy, to 168, jakiś jeden nie tak. A skąd one leciały? Z Neubrandenburga. Jak to 1 września, nie? Z Niemiec coś naleciało na Polskę, nie? No. Tylko to było kiedy indziej tam. No dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład... Ja cię poproszę już. Ja za ciebie powiem, ty już za dużo nie mów. Nie, ty nie możesz. Maćkowi dziękujemy, gratulujemy za to, że zorganizował taką fajną rywalizację. Będzie teraz jechał na wczasy i życzymy mu miłego wypoczynku. Ja pojadę na wczasy. Dodam tylko jeszcze jedno pytanie. Z moją żoną. Właśnie chciałem się zapytać. Z moją żoną, ona niech to wsiądzie bliżej mnie. Coś nie za bardzo taka, widzę, entuzjazmu nie ma tam nic. To jest moja żona. To jest córka, jeszcze zobaczmy. Zobacz, to jest moja żona. Dobra, dziękujemy, do zobaczenia. Moja żona, dobry noc.